Cześć, witajcie, z tej strony Chujbianka, to jest kolejny odcinek z gry South Park, Kijek Prawdy. W poprzednim odcinku znowu mieliśmy problem. Znowu problem z bossem tym razem, to walka, nie dawaliśmy rady, przegrywaliśmy. Okazało się, że rozwiązanie było bardzo proste, ja jak zwykle miałem problem z tym. Po prostu wyłączyłem nagrywanie i poradziłem sobie od razu z tym. Okazało się, że trzeba walczyć tylko i wyłącznie z bossem, tamtymi słabszymi się nie przejmowałem, walczyłem tylko i wyłącznie z nim. Cały czas w niego pakowałem obrażenia i tak się też stało, że po prostu go pokonałem bez problemu. Tutaj widzę, że coś się świeci, więc tak stwierdziłem, że coś. O, okej. Znalazł tego pierwszego Chimpo Komona. Zbierz je wszystkie, naciśnij O, aby otworzyć ekran kolekcji i zobacz, czego ci brakuje. Dobra, fajnie ogólnie. I idziemy teraz, bo mieliśmy się z tego nauczyciela. Okej, udało się? Czyżby tak? Mam nadzieję, że... Thanks for busting me out, kid. Who are you? What's your name? Oh well, I'm headed to Koopa Keep. See you there, I guess. Dobra, spoko, super. Poziom 4. 7 znajomych, dostępny talent. Super. Zajrzyjmy tutaj. Dobra, z tego zdolności. Ulepszenie. Dobra, dodamy tutaj jeszcze jaja. Chobo praktycznie z niego najbardziej korzysta. Okej. Okay. I mamy jeszcze jeden talent. Możemy rozdać, tak? Na ten. Starszy wiatr. Obrażenia wrogów, aby ich wkurzyć, zwiększy co do wam piramo. Rek smoka, dodatki. Co mam w co zainwestować, no? Bo... I tak. Zdolności, dodatki. Tak, to mnie tutaj. Jajochron. Trapata. Dobra, bierzemy to w trochę. Snajper? Snajper, twoje ataki bronią dystansową dodają dodatkowe obrażenia. Czy ty jesteś krytycznie ranny, otrzymujesz dużo mniej obrażeń. O, to byłoby fajne. Chociaż to. Ilekroć wyprowadzisz atak magiczny twoją bronią, odzyskasz część PZ. O, wszystko ma swoje takie plusy, nie? To. No dobra, nie będzie to. Dobra. No więc chyba teraz musimy. Niech dobrze zobaczę na mapę. Jesteśmy tu, dobra, spoko. Musimy iść chyba do Koopa Keep. Zgadza się. Koopa Keep, więc tutaj widzę, że jest już niedaleko. Okej. Okay. No, to idziemy tutaj. Dobrze, mama, zgadza się. No to lecimy do Koopa Keep. Tam mam się spotkać. Mam już całą zrekrutowaną armię. To byłoby tu, ja. Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Otrzymaj właśnie nowy przedmiot, naciśnij je, aby... Co to takiego? Dobra, otworzyłem i... Halabadra wojownika. Tak, z tego skorzystamy, to jest tutaj... Tak, to jest lepsze to halabadra. Ogólnie byłoby fajnie tutaj posprzedawać te wszystkie rupiecie. A czy nie mogę?
sprzyja. O, tam gdzie coś możemy zabrać. Zobacz, a Gulini, gdzie mógłby sprzedać coś? Dobra, zajrzyjmy na mapę, jak to wygląda. Spotka się z Kaszwana przy manekinach, aby ukończyć. Dobra, wylecimy do Kaszwana. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cover a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. Okay. No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. A. No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. No dobra, mam szybko czy jak? No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! See how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have a potent weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. Może tak muszę nacisnąć. No, you gotta feel your hand all the way. Remember, open one hand and fire the other, and you will have... No, co jest? Pomoc. Nie zdanie mapy. Starsze podstawy. Będziesz tam stawa. No, ja. Have an open weapon in one of your hands. Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Come to magic, throw it at your opponent. Dam radę, opanuję to. Trzymaj. A, D, A, D, A, D. Now let us see how you fare against a real opponent. Spoko, właśnie. O co chodziło? Dobra. Yes? Hey, Scott, could you spar with Juicebag real quick? He's gonna try a new move. Dobra, spoko. Now, just back, cover down! Shumai? Ha! 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 Dude, that was sweet! You threw that shit right in Scott's face! Alright, Scott, go back to your post. Thank you. Use it wisely in battle, Juicebag, and never on a man's boss. No, spoko, moi drodzy. W ogóle nie ogarniałem, myślałem, że to... If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find
No dobra, bo to trzeba było wycelować tą strzelką w przeciwnika. A ja myślałem, że to trzeba, jak jest A, to mam to wtedy A, jak jest D, to trzeba wtedy D. Dobra. Miałem w ogóle nieogarnięty. Dobra, sprzedajemy. Śmieci, tak. Teraz musimy to zrobić, tak, ok, wszystko posprzedawać, bo to nam jest niepotrzebne, a kasę za to praktycznie mamy, więc to za wzrośnie. Więc no są korzyści i mam nadzieję, że zaraz sobie coś kupimy ciekawego. Okej, leży wszystko. Okej. Tak, mikstury na pewno się przydadzą. Oj, na pewno. To weźmiemy. Ale kupuj. Dobra, pełne 10. Już. Okej. Duża, to też się przyda, nie? Praktycznie. Uzdrowienia, mocy. Uzdrowienia będą tylko posuwały negatywne efekty. Też kupimy. Tak. Manę. Odrodzenia też się przyda. Okej. Dobra, to byłoby tyle. Jakiejś bronie? Nie, broni mamy praktycznie. Sprzęt. Sprzęt może tutaj się przydać jakiś. 20. Dobra, nic nie kupujemy na razie. Hot glass? Nie. Stopon. Dobra, to byłoby tyle. Nowe zadanie mamy i idziemy sobie gdzie? Gdzie by tutaj sobie iść? Tutaj nic nie ma. Ogólnie, o, tu jest wykrzyknik. Dobra, to idziemy, nie? Tutaj, ten byt. Zaraz niedaleko. Więc podążymy tam, właśnie. Ciekawe, co się szykuje. There it is. The inn of the giggling donkey. Aha, okay. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carry your raven butters. Sorry, that's what the carrier raven says. Craig and Token guard the back door. Butters, Kenny, it's your douchebag. Let's go inside. Okay. Stay close, Sir Douchebag. The end of the giggling donkey harbors the scum of all Zaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. Pints of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flesh him out. And I'll be waiting here and murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. No nieźle, czyli szykuje się niezła walka. Czyżby jeszcze większy boss niż poprzednio? Okej, dobra, czekaj, macie się. Dobra, tu idziemy, mamy nową broń, duży mikstur. Mam nadzieję, że... nie, to nie ma. Tutaj musimy porozglądać się ogólnie. Hello? Oh, Jesus! It's the bard! Prepare for battle, weaklings! Elf, fall in! Douchebag! It's a trap! You should have never come here, you humans! I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Okej, dobra. Dobrze, moi drodzy. Ogólnie w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. W kolejnym odcinku właśnie się z nimi zmierzymy, więc to byłoby na tyle. Czekajcie na kolejny odcinek, który już będzie niebawem. Żegnam się z wami. Cześć!